Witam Was serdecznie na kolejnej recenzji. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam taką ciekawostkę, jaką dali mi chłopaki z New Seven Smoke. Mianowicie jest to parownik z wyższej półki cenowej. Mianowicie chodzi tutaj o parownik Aspire Natulius. Jak to woli, opakowanie prezentuje się w ten sposób. Tutaj mamy Aspire Leaflet Changing. Z boku mamy nazwę taką pryzmatyczną. Adjustable Airflow Tank System. Teraz wyjaśnię, o co chodzi. Tu również kod kreskowy. Z tyłu mamy hologramik tutaj. I tutaj mamy scratch and check, czyli zdrapujemy, wchodzimy na stronę Aspire i sprawdzamy wiarygodność tego parownika, czy jest to parownik oryginalny. No i tutaj mamy co tu się zawiera wszystko, jakieś informacje mało ważne. Otwieramy i mamy książeczkę, w której są ciekawe informacje o budowie, sposób napełniania, jak napełniać, w jakiej ilości. Tutaj mamy coś, o czym za chwilę powiem, gdyż ten parownik posiada funkcję airflow, czyli regulację przepływu powietrza. I mamy, który pierścień, jaki ma przekrój, danego otworu. Set wygląda w ten sposób. Jest tak: parownik, zapasowa grzałeczka i tuleja dystansowa. Wyjmę parownik, pokażę. Wygląda to w ten sposób. Jest to duża bańka. Mogliście już zauważyć na poprzedniej recenzji. Bardzo ładnie się prezentuje. Jest strasznie ogromny. Myślę, że jest to parownik bardziej pod moda. Też pod zwykłą baterię trochę dziwnie wygląda. No co prawda jest atulaj dystansowa, ale jednak dziwnie wygląda. Na smycz tego nie zaczepimy, bo po prostu ta bateria waży więcej niż ten kilometr waży niż więcej niż jedna bateria. Jedną z ciekawszych funkcji jest oczywiście regulacja przepływu powietrza. Mamy taki pierścień, który przesuwamy i podczas przesunięcia słyszymy taki charakterystyczny klik. Nie wiem, czy to słychać. Ten klik oznacza, że jesteśmy na przykład tutaj na dziurce, na przekroju. Tutaj będziemy mieli kolejny. To jest największa. I są cztery przekroje. Rozłożę Wam, pokażę, jak to wygląda. Jeszcze ciekawą funkcją, myślę, że bardzo dobrą, wykorzystywaną już w coraz nowszych parownikach, jest ruchomy pin dodatni. On jest tutaj ruchomy na sprężynce takiej. Można go wciskać sobie. On idealnie dopasuje się nam do baterii. Jest to bardzo fajna funkcja. Wykonanie oczywiście ok. Tutaj mamy frezik jakiś. Ustnik zdejmowany na oszczeleczkę. Odkręcamy dół. I tutaj mamy ciekawostkę. Na dolnej podstawie nie mamy gwintu. Nie mamy gwintu, który łączy z baniaczkiem, gdyż z baniaczkiem łączy nas grzałka. Tutaj mamy gwincik na grzałeczce. I jeszcze jeden gwincik na grzałce jest wewnątrz. Czyli ten dolny gwincik trzyma nam podstawę, górny gwincik mocuje nam całą dolną podstawę grzałkową razem z baniaczkiem. Grzałeczka jest dość duża. Niestety nie jest kompatybilna z innymi typu Aspire'ami typu ET, EC5, etc. Wkręcę. Tutaj jest uszczeleczka, ale uwierzcie mi, że jest to szczelne, naprawdę nigdy mi się nie otworzyło. Baniaczek o pojemności 5, myślę, że 5,5 ml tutaj wpakujemy. Oczywiście wykonany z Pyrexu, czyli szkło borokrzemowe, szkło laboratoryjne. I górna podstawa, czyli kanał powietrzny, to jest gwincikiem na grzałeczkę, górna podstawa ustnika. I tak to mniej więcej się prezentuje. Zaleję teraz ten liquidem ten parownik i pokażę Wam, jak to mniej więcej dymi.
zalejemy sobie wisienkę, proszkę, żeby lec na smak. Mamy tutaj teraz około 3 ml. Zakręcamy. Wszystko będzie szczelne. W porządeczku. Zakładamy ustnik na bateryjkę i widzimy się. Zakręcona na baterię. Na baterię Ego V3 Mega. Jest ona wielka, a i tak jest zbyt mała na ten parownik, no ale zobaczmy jak dymi. Chłopuje na napięciu 4 V na najmniejszym ustawie przepływu powietrza, czyli na 0,9 mm, teraz ustawimy na największy. No dla mnie to jest jednak za duży przepływ. Zdecydowanie. Naprawdę pali się fajnie. Powiem tak. Dostałby 6 ten parownik, gdyby nie cena. Cena waha się w granicach 90 nawet do 100 zł, nawet ponad widziałem. Więc dlatego cena tutaj trochę zaniża tą ocenę. Ogólnie parownik jest bardzo fajny, dobrze się z niego pali. Nie pije dużo likwidu. Jest pojemny, wytrzymały, więc myślę, że no, jak za takie pieniądze trochę jednak jest za dużo, ale myślę, że każdemu, kto będzie chciał spróbować, na pewno podpasuje i będzie chciał wrócić do niego. No i taka lokomotywka, można zrobić sobie tak dla zabawy. To było na tyle, pozdrawiam was serdecznie. Do następnej recenzji i zapraszam do sklepu, na fanpage'a i do subskrypcji naszego kanału. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, siemanko.